zbliża się czas na moją przerwę 30-minutową i wykorzystam ją w przepięknym miejscu, z którego jest duże prawdopodobieństwo na to, że zobaczę największą górę Ameryki Północnej, czyli górę Denali. Jest tam. Ona się zlewa z chmurami, ale jednak widać szczyt. No, potężna jest. Fajnie, bo akurat trafiłem tutaj, jest szara chmura, deszcz pada, a z tyłu w sumie jest słonecznie. I myślę, że jeszcze pół godzinki i zaraz ta chmura zasłoni wszystko. Także miałem szczęście. Ta góra ma 5,5 tysiąca metrów przewyższenia, gdzie Mount Everest ma tylko 3,5 tysiąca. Także jest duża różnica. A w tej chwili deszcz pada i się zrywam. Droga do Anchorage, Fairbank. W ogóle nie wygląda jak droga, tylko jak plac budowy. Kamienie, piach na środku drogi, walce, spychacze, ciężarówki, no wszystko. No i już malutkimi kroczkami zbliżam się do największego miasta na Alasce, czyli miasteczka Anchorage. I przed sobą mam lewa strona, przepiękne góry. Z przodu kolejne góry, ale już zasypane całe śniegiem. I z prawej strony kolejne pasmo górskie. To miasto otacza 6 pasm górskich. O kurde, naprawdę robi wrażenie. Nawet na zmęczeniu. Miesiąc czasu w trasie. I powiem szczerze, jak rozmawiałem wcześniej z Piotkiem o Alasce, to nie wierzyłem, że do tego dojdzie. Ładunki na Alaskę dostają firmy, które tak naprawdę mają swój monopol. I dostać ładunek tutaj, to jest naprawdę wyczyn. W szczególności firma, która się absolutnie tym nie zajmuje i nigdy w życiu tutaj żadnego ładunku nie przywiozła. No już powoli wbijam się do miasteczka Anchorage, a właściwie jestem na przedmieściach tego miasta, w którym mieszka 40% ludzi z całej Alaski. Mam tutaj rozładunek, ale jest już zbyt późno, czyli zbyt jasno, więc zrobię to jutro.